Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. 17 rok, 180, 190 przebiegu. 14 tysięcy euro. 180. Sam parkuje. Różne rzeczy robi. Radarów, asystentów, pasa. Jak to Ford, zawsze wypasiony. Podobnie jak Opel. Ależ zdjęcie na tle zachodzącego słońca w niemieckiej, pod niemiecką właściwie stolicą. Ten jest 150, to nie patrzymy nawet na niski ma przebieg, niski, niższy, a jeszcze manualna. Cholera jasna. Piękny placek, oczywiście jest namiar. Cześć szef. O, tu nie byliśmy dawno. Czekaj. Roman, czekaj hopie. 50 dzisiaj. Ani pół tego co szukam, ale dzisiaj piękny dzień był, jest. Znaczy trwaj dniu. Passat na ksenonie, 12 rok dla widza. No skąd ja był na ksenonie? Są, ale po 400 przebiegu. Kolejny Passat, 20 chyba dzisiaj, ale raczej tradycyjnie H4. Jeszcze 1.4 diesel. Ha, ha, ha. Nie dajcie się oszukać panu Romkowi. Zima na plecach w bagażniku. Wszystko przyjemnie, ale co tu mamy? Bo tu jest namiar, a zamknięte jest. Nic takiego, co byśmy chcieli. Dwie mastki ładne. Ktoś mi to rozszyfruje, bo można wyjąć parę towarów. Widzicie, jak się guzik znacie. O ty cholera. Podpisane, zaszronione. Wydech z Akrapowicza. Nic tu nie ma, czego szukamy. Szukamy takiego Golfa. Może być 1.6 MP i tak jak ten. O, w nawigacji zacnie wyglądający. Ciekawe czyj. Ktoś do roboty przyjął, go tutaj budki. Nikt nie wyłazi, a wyraziłem zainteresowanie. Siema, pomachałem opakom i tyle. Dobra. Co ciekawe, dziś już nie wypiję, przecież mi pechę rozerwie. Te pod lasem mają ci kłopotliwe, bo kto w słońcu, ten w słońcu, a tu pod lasem ten... Chociaż widać, że ten mróz pięknie siedzi, ale płuco u Romka jest takiej pojemności, ale to takiej pojemności, że sami państwo widzieli. Tu kiedyś piękną kupiliśmy przed COVID-em jeszcze. Oż ty, specjalnie ostrzone, oparłem sobie dłoń, a tu, proszę na ciebie, krew trysnęła. Piękną 5-2, ale ładny. No. 525 BMW około 8 rok. Bo z joystickiem już była. Z tej strony byliśmy wcześniej. Dlatego mówię, że ten plac jest ogromny. Bo jest połączony z 1, 2, 4 placy wielkich.
Najfajniejszy jest tamten budyniowy, raczej do przewozu. Proszę ja ciebie, no sparko kółko, kurde. Zęba czesany. Czekajcie, chwilę założę gogle. Troszkę tu jest ewolucji do zrobienia. Ciemnia, rozjaśnia, kurde, weźcie mi to, coś tu poogarniajcie.